Jaki jest cel wasz podczas Mistrzostw Europy w Danii? Naszym celem jest zagrać 3 dobre spotkania. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Mamy bardzo młody zespół, dużo dziewczyn jest niedoświadczonych do grania na takich zawodach, więc przed nami duże wyzwanie, ale chcemy w każdym meczu pokazać się z jak najlepszej strony. Jeśli chodzi o same przygotowania do Mistrzostw Europy, przygotowujecie się tutaj w Koszalinie. Zostały odwołane 2 spotkania, które mieliście grać podczas turnieju. Czy można dobrze się przygotować do Mistrzostw Europy bez rozgrywania właśnie spotkań z silnymi rywalkami? Myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja, ale musimy się do niej dostosować. Nie jest to zależne od nas i musimy się odnaleźć w tej sytuacji. Jest to na pewno trudne bez rozgrywania meczu na takim poziomie. Na co dzień większość zawodniczek występuje w polskiej lidze. Nie gramy z tak mocnymi zespołami, z jakimi spotkamy się na turnieju. Gramy pierwszy mecz otwarcia z Norwegią, a będziemy się przygotowywać tylko między sobą, grając 2 mecze kontrolne. Myślę, że to może być za mało, ale musimy wycisnąć z tego, ile się da i zrobić wszystko, żeby wypaść jak najlepiej w tych meczach. A jeśli chodzi o naszą grupę, jak oceniasz rywalki i kto będzie najtrudniejszym przeciwnikiem? No myślę, że najmocniejszym zespołem jest oczywiście zespół z Norwegii. Myślę, że to jeden z najlepszych zespołów na świecie. Ale no, nie zwieszamy głów. W każdym meczu chcemy podejść na 100%, zagrać jak najlepiej potrafimy.